O Jezu, znowu to samo. Znowu ten wyścig z świata drugiego, gdzie był Maxshot. No dobra, niech będzie. Ale w sumie nawet spoko muzyka tutaj leci. Całkiem wpadający w ucho soundtrack. No, to mi się podoba bardzo. No ale dobra, w sumie, skoro już widzieliśmy również ten oto wyścig, ponieważ tutaj nic szczególnego się nie zmienia, poza tym, że Murray znowu się z tymi małpami i ogólnie z innym przeciwnikiem tym razem założył o to, że jeżeli wygramy, no to będzie wszystko fajnie, a jeżeli przegramy, no to no nie będzie fajnie, czyli klucza nie dostaniemy, innymi słowy, to my sobie może dalej pogadajmy na temat jakieś takie różne, różniaste. Więc wakacje niedługo dobiegają końca, bo jak w chwili, kiedy ja to nagrywam, to jest 20 sierpnia. Więc jakie macie jeszcze plany na wakacje? Czy planujecie coś, nie wiem, gdzieś się jeszcze udać? Może, nie wiem, kurde, jakieś inne macie plany? Też uważam w sumie, że bez sensu, że musicie do tej szkoły wracać, no bo jednak jest moim zdaniem i tak wielkie prawdopodobieństwo, że i tak będziecie musieli później do domu wrócić, bo odwołam znowu szkołę. Tak mi się przynajmniej wydaje, że pandemia znowu będzie dawała po sobie siewe znaki. No niestety, nie daliśmy rady, więc trzeba będzie sedytować. Trudno się mówi. Dobra. Yes! ...71%, bardzo ładnie, to mi się podoba. To już mamy... Nie no, teraz oficjalnie 3/4 gry za sobą mamy już. Ładnie. To mi się podoba bardzo. To dwa takie wyścigi mamy zaliczone, to jeszcze jeden poziom nam został, na to wygląda. No bo tutaj mamy zaliczone, tam mamy zaliczone, jeszcze tam u góry poziom został. I tyle. Już możemy lecieć na bossa. No to krótki jest tutaj świat, nie żeby coś. Dobra, jak się tam dostać teraz? A dobra, tam widzę, że mamy rurę. Żyć mamy 0, o nie, najgorzej. Duel by the Dragon. A, coś z Dragonem. Widzę, chyba Spyro tutaj również ma swój debiut w tej oto pięknej serii ze Sly'a. Coś mi się wydaje, że debiut tutaj nie jeden. Dobra, żarty na bok, lecimy z koksem. 71. O Jezu, 40, czyli tutaj mamy trochę dłuższy poziom. Okej, nic nie pominęliśmy, nic nie pominęliśmy. Fajne jest to, że w sumie nawet jak zginiemy, no to od razu mamy te 5 żyć. How can I freeze when my heart warms at the very sight of you? Shut up, Ringtail. I don't know what you're doing here in China, but I'm sure it can't be good for whoever owns this place. You must only have eyes for me if you're too blind to see what's going on around here. All I see is a pathetic thief who's escaped justice for far too long. I'm proud to be a thief, especially when I'm stealing from a vicious extortionist like the Panda King. Open your eyes, detective. These quaint temples are a front for an illegal explosives factory. Don't try to confuse the issue. You criminals are all the same, and none of you can escape justice. Okej. Widzę, że jeszcze tutaj będziemy mieli pościg z panią Karmelitą. O nie, najgorzej. Na szczęście my sobie tutaj przy okazji nabijemy złotą podkowę. A na nią trzeba będzie uważać, bo to jest kurde jakaś wariatka. I ona niby jeszcze w policji pracuje? Serio? W sensie, no wiadomo, to jest pani inspektor, kurde. Od 7 boleści. Kurde, na dole mamy butelki. Warto je zebrać. Weź tam, kurde, zamknij pysk, Karmelita. Nie, no dobra, nie przesadzajmy, no ale w sensie... Wiecie, o co mi chodzi. O-o. Houston, mamy problem. Teraz się tam nie dostanę.
Ale wredna z jej... Ale z niej sucz wredna. Dobra, udało się jednak. Masz szczęście, Karmelita. Bo to już mi się kompletnie nie spodobało z twojej strony. Ale spokojnie, ja nie jestem tobą. Ja nie będę tobie uprzykrzał aż tak życia. To, że ty mi lubisz uprzykrzać, nie oznacza, że ja tobie będę to robił. Aczkolwiek ja tobie robię już w inny i lepszy sposób, bo ja przynajmniej uciekam przed tobą. Bo mam jaja uciec, a ty nie masz tych jaj. Ty udajesz, kurde, twardą babkę, a tak naprawdę jesteś miękka. Taka jest prawda. I co? Aha, i nic poza tym. Możemy teraz na siebie przyjąć dwa obrażenia, więc to jest i tak dobrze. Aczkolwiek wolę właśnie spaść na dół, zobaczyć, czy tu nic nie ma. Dobra, nic nie ma. O, niszczymy. Ej, muzyka jest tutaj akurat mega dobra. Mega wciągająca. Dobra, warto tutaj już teraz powoli uciekać. O, Houston, mamy problem. A dobra, nie mamy problemu. No kurde, dawaj, Sly. Okej. Przypomnę, że ja mam zero żyć. Tak tylko chcę przypomnieć. Tak dla wszystkich. Zwłaszcza dla pani Karmelity, więc proszę mnie tutaj oszczędzać. Bo chyba pani chce mieć jeszcze żywego złodzieja w więzieniu, czy nie? Czy może pani nie chce? Dobra. Tam dwie buteleczki widzę. Dobra, safe jest. Fajnie. Dobra, wpisujemy kodzik, szybko. Okej, to było dobre. Snowy Blueprints. Dobra, widzę, że tutaj dwie trawki zdobyliśmy. Jedną brązową, jedną złotą. Tu już koniec poziomu. Dawaj! Ja pierdzielę, Karmelita, to jest dopiero Karmelita, nie? Bez kitu. Ale nie no, całkiem spoko poziom. Wydawało mi się, że to będzie dłuższy poziom. Okazuje się, że w miarę nam szybko poszedł. To mi się podoba w sumie. Szybko, sprawnie i na temat, jak to mawiają. Teraz sobie zapiszemy w razie co, żeby nie było akcji, że coś mi się kurde stanie lub mi coś wywali. I tam brakuje nam tylko w jednym poziomie pełnego 100%. Dobra, w sumie zginijmy. Wolę mieć pełne życie na walkę z Panda Kingiem. No dawaj, zgiń. No, o to mi chodzi. Dobra, to jest
przerażające już, że takie błędy się dzieją z kamerą. I co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No to akurat mamy. Aczkolwiek ja nie wiem, czy chcę jeszcze iść. Wiecie co? Ja bym chyba wrócił jeszcze do tamtego poziomu i od razu bym go zrobił na 100%. W sensie tam, do tego poziomu, gdzie nam butelek zabrakło. Bo wydaje mi się, że one są gdzieś blisko. Tutaj to było, co nie? Deus in Fu. Czyli nasz pierwszy poziom. Taki oficjalny. No, tutaj nam aż... Kurde, Nie. Tak, 9 butelek nam zabrakło. To ja w sumie je na spokojnie poszukam i wtedy się zobaczymy już sami wiecie gdzie. I będę starał się nie ginąć, bo... życia chcę mieć, kurde, na Panda Kinga. O, tutaj widzę, że coś mamy. O! Tutaj nam zabrakło tych butelek, widzę. No, ładnie. Tutaj żeśmy pominęli butelki. Szukamy dalej. Aha, dobra, tutaj są butelki. Czemu ja w ogóle na nich wcześniej uwagi nie zwróciłem? Ej, bez kitu, przecież ja tutaj byłem i ja nie zwróciłem w ogóle uwagi na to, że one tutaj są. O co tutaj chodzi? Czy ja w ogóle ślepy nawet w okularach jestem? Ej, no nie mówcie, ty, to jest naprawdę przerażające. Ej, bez kitu, ja nie ogarnąłem, że tu są butelki, a mam okulary. O kurde, co się ze mną dzieje? No powiem, że wcale lepiej mi nie poszło, bo tam brakuje nam już 3 butelek, tak więc dobra, darujmy sobie już ten poziom i lećmy może już na walkę z bossem, bo nie widzę teraz jakby trochę sensu. Nie widzę trochę sensu, bo trochę nie ogarniam, gdzie pozostałe 3 butelki są, więc pozwólcie, że udamy się tam już wtedy, kiedy będę miał pewność, że mam wszystkie. Znaczy, tfu, kiedy ogarnę mniej więcej, gdzie to jest, to chciałem powiedzieć. No i co? Lecimy, nie? I see you carry Kane of Notorious Koopa Thief Clan. Have you come here for revenge? To steal back the Thievius Raccoonus? That was my plan at first. But now I'm more interested in putting an end to your avalanche extortion racket. Why should you care if I bury a few worthless village in snow? You are a thief, just like me. No, that's only half right. I am a thief from a long line of master thieves. While you, you're just a frustrated firework artist turned homicidal pyromaniac. Insolent child. You shall pay dearly for your disrespect. Still, to honor your Cooper ancestry, I will send you to your doom with the beauty of my new firework technique, Flame Fu. Ta, on tu się teraz będzie przechwalał swoim, że tak powiem, nową techniką. Czy naprawdę nie mogę doczekać konfrontacji z tobą. No jak widzicie, on nas tutaj będzie naparzał tymi rapid fire'ami. Więc my będziemy musieli zrobić coś, co spowoduje, że... nie wiem, że nas nie trafi chociażby. Mówię, możecie się ze mnie śmiać, bo z tego co słyszałem, to jest jeden z prostszych bossów w tej gierce. I że się nie nadaje na miano czwartego bossa. Aczkolwiek ja mówię, no ja gram w to na ślepo bardzo, więc... ja tutaj pewnie będę ginął, ile wlezie. No dawaj. No, mówiłem, że będę ginął tutaj ile wlezie, więc przygotujmy się na to, że będzie tutaj maraton faili.
fiery wheel. Kurde, no dawaj. Patrz, tak go możemy robić. Ile mu HP zjeżdża, zobaczcie w ogóle. No. I mi oczywiście z brzucha oddał. Bo czemu by nie? Trzeba uważać teraz. Aha. Uwaga. No i oczywiście odbije brzuchem. Cała z nim walka. Ale scenariusz jest całkiem spoko. Muzyka zresztą też. Teraz uwaga na niego, bo znowu on będzie właśnie robił to, co robi. A nie, on teraz cały czas zmienia ataki. Dobra. Tutaj trzeba było go łatwo w miarę uniknąć. Dobra, widzę, że znowu będzie z Bebzona. Ale już ponad połowę HP mu zebraliśmy, więc to już jest całkiem spoko. A muzyka jako tutaj leci. Też całkiem w porządku. Aj, dobra, już dałem dupy. Aj. No patrzcie w ogóle na to, kurde, co ten odwala. Już ma malutko HP, jeszcze... Ej, to jest fajny bajer. Chociaż czekajcie, bym musiał na chwilę mój znak wodny wyłączyć. Spójrzcie na to. On ma teraz w ogóle zmieniony grymas. Tutaj, ponieważ mój znak wodny musiał to zasłonić, tutaj będziecie mieli jakby jego zdjęcie w momencie, kiedy z nim walczyliśmy na początku, kiedy mu nie zbyliśmy tyle HP. A teraz patrzcie, porównajcie sobie to z tym. Mega sprawa. Fajnie tutaj zrobili twórcy, że... Grymas się zmienia z każdym atakiem. Your skill with that cane is unparalleled. Sly, I did a cross-analysis of the metal used in that high-tech blasting vehicle, and it turns out it can only be found in one place. The Krakatoa volcano in Russia. That's got to be where we'll find the fifth member of the Fiendish Five. So get what you came for and let's get out of here. Retrieving the Panda King section of the Thievius Raccoonus gave me a chance to learn about my technically minded ancestor. Otto Van Cooper. Not known for his physical dexterity, Otto relied on vehicles to aid him in his criminal endeavors. Armed with his designs, I was sure Murray would be able to make some cool modifications to the team van. A frustrated Inspector Fox, having missed me coming down the mountain, threw the Panda King in jail. Thus putting an end to his avalanche protection services and ensuring the safety of mountain villages throughout China. My gang and I took a little time off and did some shopping in Hong Kong. Thoroughly relaxed, we headed home to plan our next move. No to moi drodzy, Fire in the Sky mamy zaliczone, czyli czwarty świat mamy już za sobą. Panda King został aresztowany. A my jesteśmy zadowoleni. Nice. Tutaj pozostaje już dla nas ostatni świat. I tu będzie wielki finał gry.
Więc teraz ja sobie będę mógł porobić w postprodukcji te czasówki, żeby sobie przy okazji dodatkowy procent save'a wbić. Oraz sobie nadrobię tam ten jeden poziom, gdzie nam brakuje tego jednego sejfiku. Moi kochani, to by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że wam się ta sesja podobała, jak i te odcinki, że w sposób ciekawy, jak i informatywny prowadzę tę serię. Dajcie znać w sekcji komentarzy. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek. Po więcej powiadomień oczywiście. Zapraszam na grupę na Facebooku oraz na Discord. Linki są pozostawiane w opisie. A my się widzimy w wielkim finale ze Sly'a 1. I nie tylko. Trzymajcie się, cześć i... Papa! Pa.